Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Agnieszka Bicka. Jestem nauczycielką języka angielskiego od 15 lat. W zespole szkół ogólnokształcących w Gliwicach gimnazjum nr 14 dwujęzyczne. Ja będę tutaj Państwa przekonywała do gier. Moja... Tutaj siedzą super belwszy, ja też jestem super belwszycą i ich wsparcie bardzo mi pomaga. Zacznę od komunikacji. Żyjemy w czasach, kiedy ta komunikacja przebiega non-stop, 24 godziny na dobę. Dzięki internetowi jesteśmy połączeni ze sobą. Nawet jeżeli teraz z kimś nie rozmawiam, to jestem z nim połączona przez komórkę. W związku z tym jest trochę inaczej niż jak pamiętam, jak byłam dzieckiem. Sytuacja jest dla nas nauczycieli bardzo mało komfortowa, ponieważ my w tym świecie dopiero się pojawiliśmy, znaczy musimy do tego świata dostosować, uczymy się go dopiero na nowo. Natomiast nasi uczniowie to cyfrowi tubylcy, czyli oni w ten świat wyssali z mlekiem matki, tak? Tą umiejętność komunikacji, korzystania z technologii nowoczesnych. Oni inaczej przyswajają wiedzę, oni inaczej się uczą. Zupełnie inaczej rozumiemy, myśląc o nich, język. Dla nich język to nie są tylko teksty, to nie jest tylko mowa. Dla nich tych kanałów komunikacji i porozumienia jest znacznie więcej. To są obrazy, to są filmy. Ci młodzi ludzie to są tak zwani prosumenci, czyli producenci i konsumenci. My byliśmy tylko konsumentami, czyli ta komunikacja przebiegała jednotorowo. Myśmy tylko konsumowali komunikaty, natomiast oni są przyzwyczajeni do tego, żeby natychmiast reagować na te komunikaty i wysyłać informacje zwrotne. Także oprócz tego, że są konsumentami, to są także producentami informacji i komunikatów. Są, jak na górze napisałam, pro-am, czyli professional amateurs, czyli oni bardzo wielu rzeczy się uczą profesjonalnie, ale przez internet, nie w szkole. Dwa lata temu w mojej szkole, gimnazjum nr 14 w Gliwicach, przeprowadziliśmy rewolucję, to znaczy uczniowie przeprowadzili, ponieważ bardzo chcieli, aby pozwolono im na lekcjach korzystać z nowoczesnych technologii, z urządzeń mobilnych w klasie. Zorganizowaliśmy debatę, pan Lubina był obecny. W wyniku tej debaty rzeczywiście udało się zainstalować w szkole routery. Uczniowie mogą korzystać z technologii, mogą korzystać na lekcji z laptopów, z komórek. I proszę Państwa, dwa lata minęły, nic strasznego się nie wydarzyło. Natomiast można zaobserwować ze strony uczniów większą kreatywność, ciekawsze, to co produkują jest ciekawsze, jest bardziej obszerne. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę też na to, co się stało z nauczycielami. Oni się bardziej zaczęli interesować tym, jak można technologię wykorzystywać i sami się przekonują do tego znacznie szybciej. Szkoła, właśnie. Jestem trochę w opozycji do kolegi. Szkoła, jak powiedział profesor Żurek w zeszłym tygodniu na Kongresie Polskiej Edukacji, jest tekstocentryczna. Zwracamy uwagę na to, że jest tekstocentryczna, ale to chodzi o to, że ona jest tekstocentryczna. O co chodzi? Chodzi o to, że w szkole uczymy dzieci tekstu, tak? Chcemy im przekazać jakiś komunikat, chcemy im przekazać jakąś wiedzę, dajemy im do przeczytania tekst. Jeżeli sobie nie radzą z tym tekstem, dajemy im następny tekst, żeby sobie przeczytali, jak sobie mają poradzić z tym pierwszym tekstem. No niestety, jest grupa dzieci, którym to się nie udaje, już na samym początku zostają skreślone. Coś trzeba z tym zrobić i ja takie rozwiązanie jedno mam za nadrzut. Oprócz tego, że jest tekstocentryczna, izoluje dzieci. Mało pracują w grupach, mało pracują w zespołach, raczej zwracamy uwagę na to, co robi jednostka indywidualnie, jest oceniana, jest... Przyglądamy się jej tylko indywidualnie, nie jak pracuje w grupie, nie rozwijamy tych umiejętności pracy w grupie, pracy w zespole. No i zabija kreatywność, dlatego nie muszę powtarzać, to już tutaj dwa razy się pojawiło. Państwo pewnie też tak myślą w głębi ducha, nawet czasami jak się do tego nie przyznają. Szkoła jest jak instrukcja do gry bez gry. To jest sformułowanie, które wygłosił James Paul G., specjalista od gier, mój duchowy przewodnik. Chodzi o to, nie wiem, czy Państwo kiedyś się zastanawiali nad tym, jak myślicie, czy da się nauczyć opanować grę, tak żeby ją przejść, przeczytawszy instrukcję do tej gry, czy da się grać w tą grę, nauczyć się w nią grać, przeczytawszy instrukcję. Ilu z Państwa czyta instrukcję, jak sobie kupujecie nowe urządzenie, jak chcecie...
Tak? Może show of hands, może ręce do góry. Ilu z Państwa czyta instrukcję do pralki? Nie, o, do pralki może Państwo czyta. Nie jest tak źle. Czyli dużo... Okej. Okay. Kulą w kłod trafiłam, jednak Państwo czytają. A, dobra. To są takie specjalne teraz instrukcje. Kiedyś były takie grube i rzadko się je czytało. Chodzi o to, proszę Państwa, że w grach jest tak, że nie czytamy. Dzieci, jak posadzicie dzieci, na pewno macie dzieci, które grają. Posadzicie je przed nową grą, one nie czytają instrukcji do gry. Natomiast po krótkiej chwili bardzo szybko umieją w niej grać, obchodzić się z nią, z interfejsem. Za chwilę stają się mistrzami, zupełnie nie czytawszy tych instrukcji. Jak to jest możliwe? Więc pomyślałam sobie, że możliwości gry są niesamowite, tak? Musimy jakoś je wykorzystać. No i to nie był jakby, to nie był tylko mój pomysł. W zeszłym roku w lipcu w Stanach Zjednoczonych w Białym Domu zebrało się tak zwane konsorcjum do spraw gier. Grupa przedstawicieli organizacji z różnych organizacji, różnych firm, 19 uniwersytetów. Ludzie, którzy postanowili wspólnie porozmawiać na ten temat, że gry mają niesamowity potencjał. Jak ten potencjał wykorzystać, żeby go wdrożyć w edukacji? No i właśnie, jak te gry wdrożyć w edukacji? Szybko przelecę, bo tutaj moi koledzy będą za chwilę występować z prezentacjami właśnie na ten temat. Słabo widać. Ja nie mówię tylko o grach wideo. Mówię o grach w ogóle. Gry karciane, gry planszowe, krzyżówki, kalambury, wisielce, gry fabularne. To są gry, które bardzo dobrze sprawdzają się na lekcji. Można je wykorzystywać jako na rozgrzewkę, można je wykorzystywać na prowadzenie nowego tematu. Tutaj mamy przykłady gier, które opracowali moi koledzy z grupy Super Belfry. To jest gra Ancient Evil, opracowana przez kolegę Marcina. To jest Marcin, zawód. Razem z uczniami opracował grę, uczniowie stworzyli do niej ilustracje. No i to, co mówi Marcin, tutaj gra rozwija bardzo dobrze umiejętności językowe, Marcin uczy angielskiego. Oraz takie właśnie interpersonalne umiejętności, jak współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji. Ania wstań. Ania Grzegory. U Ani Grzegory na stronie, Ania jest logopedą, u Ani Grzegory na stronie można zobaczyć takie gry właśnie jak Memo albo Puzzle, czyli puzzle, które pomagają Ani prowadzić zajęcia z dziećmi właśnie logopedyczne. Dzieci znacznie bardziej wkręcają się w ćwiczenia logopedyczne wtedy, kiedy grają, a nie tylko kiedy powtarzają to, co Pani mówi. To jest strona Ani, będzie o niej mowa. Następna gra, którą opracowała Marta Florkiewicz-Borkowska. Uczniowie. Dobrze, Marta zadała uczniom stworzenie takiej gry planszowej, która pomaga w powtarzaniu słownictwa. Uczniowie byli bardzo mało zdolni, to jest bardzo ważne. Marta dzisiaj o tym nie będzie mówić, a to jest bardzo ciekawy motyw, polecam Państwu na blogu Super Belfrów. Chodziło o to, że uczniowie mieli bardzo słabe stopnie z niemieckiego, ale Marta postanowiła ich zaangażować właśnie w tworzenie takiej gry. Zrobili grę planszową, olbrzymią, z kostką, którą trzeba toczyć po ziemi. I teraz ta gra służy im i innym uczniom do powtarzania słówek z niemieckiego. Mamy Wiesię, której na stronie, tak Wiesia, można znaleźć grę, można poczytać o tym, jak wykorzystuje grę przeglądarkową Sandog. To jest gra, która pomaga dzieciom uczyć się matematyki w bardzo przyjemny sposób, w tak wciągający sposób, że grają święta nie tylko w szkole i rywalizują ze sobą, polecam Państwu. To jest gra naszego kolegi Krzyśka Jaworskiego, który pracuje w podstawówce z oddziałami integracyjnymi. Opracował grę fabularną, która to gra w alternatywnej rzeczywistości. To znaczy polega na tym, że rzeczywistość szkolną fizycznie i metaforycznie łączy z tym, co w internecie. Dzieci miały przez cały tydzień, chodząc po szkole, szukać wskazówek, odpowiadać na pytania, rozwiązywać zadania związane z nowoczesną technologią, ale nie tylko. Szybciutko. Kolejne u Moniki Walkowiak. Mamy gry przeglądarkowe z Zondle. To są gry, które są takie zręcznościówki zwyczajne, przeplatane różnymi treściami edukacyjnymi, które przez to, że dzieci grają w tą grę, wciągają się również w tą naukę takich suchych, brokułowych treści. Tak?
No właśnie, następne rozwiązanie to lekcja jako gra. Są tacy szaleńcy, którzy w cały swój kurs całoroczny przekształcili w grę. Pionierem był Lee Sheldon, który oparł swój system lekcyjny na grze World of Warcraft. Przyszedł do klasy, na początku roku powiedział, wszyscy macie jedynki. I teraz macie czas na to i musicie się postarać, żeby poprawić tą ocenę, zbierać punkty doświadczenia. No i bardzo dobrze mi się to udało, opisał w książce. Na jego przykładzie oparł się kolejny nauczyciel, który opracował wręcz platformę dla nauczycieli, która właśnie pomaga nauczycielowi, który się nie zna na World of Warcraft, wdrożyć ten system. Mamy także gamifikację. Gamifikacja to jest takie zjawisko. Chodzi o to, żeby wykorzystywać mechanizmy, które rządzą grami, niekoniecznie zamieniać wszystko w gry. Natomiast starać się je tak użyć w swojej pracy, żeby mobilizować i motywować do pracy bardziej niż zwykle. No i u Joli Okuniewskiej w klasie funkcjonuje właśnie Classroom Dojo. To taki program, który pomaga w trakcie lekcji doceniać uczniów za dobre zachowanie, za aktywność, ale też daje się minusowe punkty za złe zachowanie. Pod koniec lekcji błyskawicznie widać na tablicy albo na ekranie, wyświetlają się wyniki z całej lekcji. Uczniowie dostają natychmiastowy komunikat, to jest bardzo ważne w grach, o tym, jak się zachowywali, jak dzisiejszy dzień przebiegł, jak lekcja przebiegła. Szkoła jako gra i nie ma czasu. Dużo ma? O, super. Szkoła jako gra, właśnie. Są też takie szkoły, proszę Państwa, w Stanach, które całe są oparte na zasadzie gry. To znaczy, uczniowie przychodzą do szkoły i pracując w zespołach, wyruszają na misje, tak zwane questy, gdzie mają do rozwiązywania różne bardzo trudne zadania i w pewnym momencie, po jakimś tam okresie czasu, przychodzi czas na walkę z bossem, czyli z takim, to nasz egzamin po prostu, ale walka z bossem, gdzie muszą skorzystać z tych umiejętności i wiedzy, którą wcześniej uzyskali. No i takie szkoły to Quest to Learn w Nowym Jorku, no i Playmaker School. Polecam Państwu sobie wygooglać, bardzo, bardzo fajne filmiki, ciekawe zdjęcia, artykuły na ich temat. No właśnie, następna rzecz to gry jako narzędzie edukacyjne. Muszę? Musimy kończyć, tak. O, bardzo przepraszam. Mówię, że mam dużo czasu. Dobrze, to ja kończę w takim razie, proszę Państwa. Moim marzeniem jest, żeby te mechanizmy, które działają w grach, można było zastosować. Tam, jak Państwo się przyjrzą, młodzież i dzieciaki komunikują się bez względu na to, na różnicę w wieku, na różnicę w języku, na różnicę w położeniu geograficznym. Komunikacja przebiega błyskawicznie, bezproblemowo. Gry naprawdę pomagają. Dziękuję bardzo. Dziękuję.